powagę. Do hymnu państwowego. Spocznij. Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jeżowym. Pod patronatem honorowym wójta gminy Jeżowe, pana Marka Stępaka, organizator lokalny Gminne Centrum Kultury w Jeżowym, główny organizator Fundacja Wolność i Demokracja. Obecnie proszę o zabranie głosu pana wójta gminy Jeżowe, Marka Stępaka. Szanowni Państwo, w ramach obchodów przypadającego 1 marca Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych spotykamy się dzisiaj, aby zamanifestować nasze przywiązanie do najwyższych wartości i oddanie czci i hołdu bohaterom, żołnierzom niezłomnym, żołnierzom wyklętym. Za ich działania niepodległościowe, za dar ich życia. Bardzo serdecznie witam i jesteśmy zaszczyceni obecnością przedstawicieli Zarządu Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krakowej AK w Rzeszowie w osobach. Mam tylko informację, że nie ma pana prezesa obecnie z nami, pana majora Aleksandra Szymańskiego, ale łączy się z nami, jest duchowo i sercem, także bardzo serdecznie go witamy, pomimo tego, że nie jest tutaj obecny. Proszę oklaskami przywitajmy naszych gości. Serdecznie witam pana kapitana Edwarda Sarnę. Witam serdecznie pana kapitana Stefana Mikulczyka. Bardzo serdecznie witam pana kapitana Władysława Kameckiego. Witam serdecznie pana porucznika Władysława Koziarza. Bardzo serdecznie witam skarbnika Alfreda Kłęka. Bardzo serdecznie witam panią kapitan Janinę Wierzbicką. Panią Janinę Wierzbicką-Kopeć, pani Janina Łączniczka pułkownika Łukasza Cieplińskiego. Bardzo serdecznie witam sekretarz panią Agnieszkę Iwaszek. Witam serdecznie panią Agnieszkę. Bardzo proszę, zapraszamy pani Agnieszko tutaj do grona. Zapraszamy pani Agnieszko. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam
kapelana Wojska Polskiego, księdza pułkownika Szczepana Madonia. Księże pułkowniku, bardzo dziękuję za koncelebrę mszy świętej, za Słowo Boże. Dziękuję, Bóg zapłać. Mieli być przedstawiciele Senatu i Sejmu, jeżeli są Państwo, nie mam takich informacji, bardzo serdecznie witam posłów, senatorów. Jest przedstawiciel posła Mieczysława Miazgi. Serdecznie witam na dzisiejszym naszych uroczystościach. Serdecznie witam poczty sztandarowe. Wszystkie poczty sztandarowe naszych szkół z terenu gminy Jeżowe, poczty sztandarowe ochotniczych straży pożarnych, samorządnego związku zawodowego, rolników indywidualnych. Wszystkich serdecznie Was witam. Witam serdecznie samorządowców w osobach starosty pana Niżeńskiego, pana Roberta Bednarza. Witam serdecznie pana starostę. Witam serdecznie sekretarza gminy Kamień, pana Jerzego Bednarza. Witam przewodniczącego Rady Gminy Jeżowe, pana Mirosława Bajka, radnych gminy Jeżowe, sołtysów gminy Jeżowe oraz zastępcę wójta Stanisława Szota, kierowników jednostek oraz pracowników Urzędu Gminy. Serdecznie witam. Witam dyrektorów szkół z terenu gminy Jeżowe, nauczycieli i wychowawców. Witam serdecznie harcerzy, dzieci i młodzież. Serdecznie witam naszą orkiestrę dętą, która uświetnia dzisiaj naszą uroczystość. Witam serdecznie na czele z panem kapelmistrzem. Serdecznie witam uczestników, zawodników dzisiejszego biegu, gości spoza gminy oraz naszych mieszkańców. Bardzo serdecznie witam panią Lidię Błądek, radną Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Serdecznie witam mieszkańców gminy Jeżowe. Rozpoczęliśmy w imię Boże mszą świętą. Ja tylko proszę, poczynajmy w imię Boże dalej podczas tej uroczystości. Oddaję głos gościom zaproszonym. Serdecznie Państwa witam i zapraszam do dalszej części naszej uroczystości. Jednym z ważniejszych, a zarazem najbardziej pomijanych i zakłamywanych wydarzeń w dwudziestowiecznej historii naszej ojczyzny jest okres powstania antykomunistycznego w latach 1944-1963. Informacje o walce i ofierze życia bohaterów konspiracji antykomunistycznej, żołnierzy wyklętych, ciągle jeszcze w zbyt małym stopniu docierają do polskiej młodzieży i osób dorosłych. Propagowanie tej tematyki w różnych formach jest niezwykle istotne dla naszego narodu. W 2011 roku zostało uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej święto 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dla nas żyjących już w XXI wieku priorytetowym zadaniem jest przywrócenie żołnierzom drugiej konspiracji należnego im miejsca w panteonie narodowej pamięci. Obecnie pragnę przedstawić scenariusz dzisiejszej uroczystości. Za chwileczkę odbędzie się koncert orkiestry dętej. W czasie koncertu orkiestry dętej odbędzie się zbiórka publiczna prowadzona przez harcerzy ZHP i ZHR Jeżowe. Harcerze będą przypinać gościom pamiątkowe plakietki.
Zbiórka publiczna na pomnik Polaków zmarłych w czasie Wielkiego Głodu na terenach Związku Sowieckiego w latach 1932-1933 w ramach projektu Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja. Wielki Głód, zwany na wschodzie Hołodomor, dosłownie śmierć przez zagłodzenie, był klęską głodu w latach 1932-1933 na terenach Związku Sowieckiego, głównie ówczesnej Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, wywołaną polityką wewnętrzną ZSRS. Władze tego państwa wprowadziły kolektywizację rolnictwa oraz bezpłatne oddawanie produktów rolnych na rzecz państwa. Obowiązkowe dostawy przewyższały możliwości produkcyjne wsi, co spowodowało jej drastyczne zubożenie. Według różnych szacunków klęska głodu pochłonęła od 3 do 6 milionów ludzi, w tym 26 tysięcy Polaków. Wielki Głód jest dziś symbolem, ale nie jedynym znanym przypadkiem klęski głodu na terenach Związku Sowieckiego. Pierwszą z nich datuje się na 1921 rok, a ostatnią dopiero na 1947. Łącznie w tym czasie śmierć poniosło około 10 milionów osób. Do chwili obecnej parlamenty 26 państw uznały Wielki Głód za ludobójstwo. Wśród nich znajdują się parlamenty Polski, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii czy Australii. Po koncercie orkiestry Dentem program artystyczny przygotowany przez młodzież i harcerzy. Następnie poproszę państwa kombatantów o zabranie głosu. Odczytanie listów intencyjnych przez pana wójta gminy Jeżowe. Odczytanie tekstu historii żołnierzy wyklętych. Rozpoczęcie biegu tropem wilczym. Biegu oczywiście ku pamięci żołnierzy wyklętych. Bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym, zwany dalej biegiem, jest niekomercyjną imprezą sportową o charakterze niemasowym, przeznaczoną dla amatorów. Składa się z jednego biegu rozgrywanego na dystansie 1963 metrów. Ogólnopolskim organizatorem biegu tropem wilczym jest Fundacja Wolność i Demokracja. Bieg na terenie Jeżowego jest organizowany przez Gminne Centrum Kultury oraz Urząd Gminy Jeżowe w porozumieniu z Fundacją Wolność i Demokracja. Impreza sportowa wchodzi w skład ogólnopolskiego projektu biegowo-edukacyjnego Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którego organizatorem jest Fundacja Wolność i Demokracja. Celami biegu są oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic Rzeczpospolitej Polskiej. Popularyzacja wiedzy i przybliżenie historii na temat polskich bohaterów walczących za ojczyznę w okresie Polski powojennej. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Jeżowe, a także integracja lokalnej społeczności. Po zakończeniu biegu, oczywiście w czasie biegu zaproszeni goście udadzą się na poczęstunek. Po zakończeniu nastąpi wręczenie nagród dla zwycięzców i zakończenie uroczystości. Obecnie zapraszam serdecznie państwa do wysłuchania koncertu orkiestry Dentej. I przypominam, że w tym czasie odbędzie się zbiórka publiczna na cel wcześniej przeze mnie wymieniony. Czyli zbiórka publiczna na pomnik Polaków zmarłych w czasie Wielkiego Głodu na terenach Związku Sowieckiego w latach 1932-1933. Zapraszam na koncert orkiestry Dentej.
Dziękujemy serdecznie za koncert orkiestry Dętej. Przechodzimy do kolejnego punktu programu dzisiejszych uroczystości. Obecnie swój program artystyczny przygotowany przez młodzież i harcerzy. Właśnie młodzież i harcerze nam zaprezentują. Prosimy bardzo. Połóż rękę na krzyż i powtarzaj za mną. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej przysięgam. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia, i przysięgam być wierny Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego. Tak mi dopomóż Bóg. Powiem ci coś, ale w sekrecie, bo tutaj, według tej władzy, nie o wszystkim można mówić głośno. Musicie się ujawnić i złożyć broń. Podpisz! Nigdy tego nie podpiszę. To jest niezgodne z moimi przekonaniami i z tym, co wierzę. Podpiszesz, podpiszesz.
To tylko kwestia czasu i twojej fizycznej wytrzymałości. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny przysięgam. Wie się dobrze, że są w Polsce ludzie, którym się nasza polska rzeczywistość nie podoba. Sprawa Sojuszu Polsko-Sowieckiego to sprawa priorytetowa. Czy to jasne? Trzeba znać swoje miejsce w szeregu. Trzeba współpracować. W obliczu Boga Wszechmogącego przysięgam. Podpisz! Nigdy! Chcesz żyć? Chcę, ale nie pod waszymi rządami. Chcę żyć w wolnej Polsce. A ta jaka jest? Zniewolona? Hitlerowcy tu są? Nie widzę żadnego. Prawda jest taka, że jesteś zdrajcą. Inni to samo. Łupaszka, Pilecki, Ciepliński. To zdrajcy! Ty sługusie Stalina! Jak śmiesz? Ja jestem wolny, bo Polak musi być wolny. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny przysięgam walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego, do ostatniego tchu, do ostatniej kropli. Wyrokiem Sądu Polski Ludowej za zdradę narodu polskiego oraz za działalność wywrotową, antypatriotyczną, szpiegowską i szkodzącą utrwalaniu władzy ludowej w Polsce zostaje skazany na śmierć. Wyrok wykonać. Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Idź, dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu. Trzeba dać świadectwo. I nie przebaczaj. Zaiste nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Bądź wierny. Idź. Jesteśmy silni nie orężem, lecz wolą twardą, nieugiętą i świadomością, że walczymy za sprawę świętą. Pozornie jesteśmy bezbronni, ścigani i uciemiężeni, lecz sztandar nasz nosi hasło – niezwyciężeni! Choć wciąż naszą drogą męczeńską znaczą krzyże, stryczek, mogiły. My z nich nie rozpacz czerpiemy, lecz nowe siły. I choć nas wróg zdziesiątkuje i tylko nas garstka zostanie, z szubienic tych mogił i krzyżów Polska powstanie. Niech idą zapomnienie, niewoli gnuśne pęta. Daj nam poczucie siły i Polskę daj nam żywą, by słowa się spełniły nad ziemią tą szczęśliwą. Jest tyle sił w narodzie, jest tyle mnogo ludzi. Niechże w nie duch twój stąpi
i śpiące niech pobudzi. Niech się królestwo stanie, nie krzyża, lecz zbawienia. O, daj nam, Jezu, Panie, Twą Polskę objawienia. Żeby życie uwolnić od łez, żeby strach mógł zamienić się w śmiech, żeby brata już brat nie zabijał, a świat opamiętać się chciał i zakończył ten sen, ten potwornie zły sen. Panie, Ciebie potrzeba dziś nam, tak jak słońca na niebie i gwiazd, w każdym słowie i gestach, tak jak tęczy po deszczach, tylko Ciebie by zmienił ten świat. Panie, Ciebie potrzeba dziś nam, tak jak wody i ciepła i barw, jak powietrza i chleba, tak jak liści na drzewach, tylko Ciebie by zmienił ten świat. Jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mą ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Coś ty dla niej? Wdzięczne dziecię. Coś jej winien? Oddać życie.
myślę, że wielkie brawa należą się jeszcze raz naszym wspaniałym artystom, którzy tak wspaniale przedstawili ten swój program. Bardzo wzruszający zresztą sposób. Wielkie, wielkie brawa dla nich oczywiście. Po tym niezwykle wzruszającym programie artystycznym przygotowanym przez Młodzież i Harcerzy bardzo serdecznie proszę Państwa kombatantów o zabranie głosu. Zarządu Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej pana majora Szymańskiego, który nie mógł przyjechać na naszą uroczystość, serdecznie Państwa witam i serdecznie Państwa pozdrawiam. Pozdrowienia również tyle, proszę Państwa, od naszych kolegów. Między innymi kolegi majora Władysława Anycza, który przesiedział niedługo, bo tylko 8 lat we Wronkach. Kolega Mieczysław Skotnicki, major, przesiedział 7 lat we Wronkach. Inni koledzy po kilka miesięcy. Wśród nas jest również koleżanka Janina, która kilka miesięcy w areszcie rzeszowskim ocalała, że nie została wywieziona do Wronek względnie do Jana Rawicza. Mój dowódca, w którym oddziale przebywałem, proszę Państwa, niedużo otrzymał wyrok. Wzór Polaka katolika otrzymał wyrok tylko 16 lat. Odsiedział, proszę Państwa, 8. Dlaczego? Zwolniony został. Zwolniony został warunkowo, ponieważ zapadł na gruźlicę galopującą. Widziałem się z nim przypadkowo, nieprzypadkowo, bo mamy zawsze każdego roku uroczystość. 40 lat po rozbiciu naszego oddziału partyzanckiego przez Niemców. Człowiek, który miał, kiedy byłem w oddziale partyzanckim, wzrost niedużo, bo tylko 1,90 m z hakiem. A po powrocie po 8 latach, może 1,05 m i dodatku jeszcze z jego czapką. Schorowany, zęby wybite. Nie chciał wspominać o tym, co przeżył. Jeśli chodzi o naszą działalność, proszę Państwa, ona była różna. Była różna. Niektórzy musieli być w oddziale partyzanckim, ale byli też na miejscu, na swoich placówkach, gdzie spełniali bardzo poważne, mieli poważne zadania. A później, po wojnie, po tak zwanym wyzwoleniu, mieliśmy zapłatę. Pozbawienie praw obywatelskich, honorowych. Bez pracy, bez prawa do zatrudnienia. I po polsku mówiąc, po katolicku, spowiedź co 2 tygodnie na badania. I tak jak tutaj nasz przedstawiciel pokazał, jak był przesłuchiwany i że musiał się poddać, to spotykało i nas. Ja nie chcę tu mówić o sobie wiele, tylko krótko powiem, proszę Państwa. Przez 2 lata byłem gnębiony, zmuszany. Nie uległem. Przypomnieli sobie o mnie jeszcze, przez 2 lata chodziłem co 2 tygodnie. Ja to nazywałem spowiedź. Dzięki dobrym ludziom pomogli mi, że dali mi spokój. Ale niedługo, bo w 1966 roku musiałem się ujawnić. W czerwcu 1966 roku. Bo byłem gnębiony, zmuszany do tego, żebym ujawnił działalność. Proszę Państwa,
ujawniłem się, miałem prawie 2 lata względnego spokoju. I dopadło mnie polskie gestapo. Ja nie mówię policja, ani milicja, ani UB, tylko polskie gestapo. I zmuszali od nowa do podpisania. Niestety nie udało im się, ale musiałem się przenosić to szybko. Moja działalność była w Górach Świętokrzyskich, a musiałem się znaleźć na innym terenie. Dzięki dobrym ludziom Poglemi przeniósł się do Rzeszowa. I tu w Rzeszowie ocalałem. To oni zapomnieli o mnie, mnie już dali spokój, ale córka nie została przyjęta do szkoły. Po wielkich staraniach dobrzy ludzie pomogli. Nie dopuszczona do matury. I znowu nie przyjęta do szkoły zawodowej, medycznej. To była zapłata za naszą działalność, proszę Państwa. Ja nie chcę więcej tutaj Państwa zanudzać, tylko bardzo dziękuję za wysłuchanie tak krótkiej informacji o naszej działalności. Dziękuję Państwu bardzo, że Państwo wysłuchali nas. Dziękuję jeszcze raz. I serdecznie Państwa pozdrawiamy. I cieszymy się, że wreszcie jesteśmy w wolnej Polsce, o której marzyliśmy. Dziękuję za miłe spotkanie. Szanowni Państwo, jeszcze chwileczkę, bardzo ważny moment. Chcieliśmy złożyć podziękowanie. Podziękowanie dla szanownej pani kapitan Janiny Wierzbickiej-Kopeć. W imieniu swoim i mieszkańców gminy Jeżowe składam pani serdeczne podziękowanie za uświetnienie swoją obecnością uroczystych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jeżowie. Spotykamy się po to, aby dać świadectwo pamięci oraz oddać hołd żołnierzom wyklętym, żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy podjęli walkę o wolną Polskę. Żołnierze wyklęci to ludzie, których porównujemy z uczestnikami powstań narodowych, którzy nie mają szans na zwycięstwo, także chwytali za broń w imię wartości najwyższych. Dziękujemy Wam, żołnierzom Armii Krajowej, za obecność, za świadectwo Waszej niezłomnej postawy. Cyprian Kamil Norwid napisał: Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie. Jako młodzi ludzie urodzeni i wychowani w II Rzeczpospolitej, do serca braliście sobie słowa Bóg, honor, ojczyzna, ale także wierność, prawda, godność. Byliście wychowani na wartościach, które uważaliście za motto swego życia. Wierność ideałom zaprowadziła was na barykady Wilna, Lwowa i Warszawy, ale także do polskich lasów i w polskie góry, aby tam walczyć o wolną Polskę. Zapraszam pani Janino. Chcę wręczyć pani to podziękowanie. Brata, a panu było wieczorem w wieku takim.
żeby moja siostra była jego łączniczką. Ale chyba mój brat na to mówi. Mój brat mówi tak, proszę pana, ona się nie daje na łączniczkę, bo jak jest burza, to ucieka do domu i kładzie poduszkę na głowę, żeby nie słyszeć burzy. Nadaje się na to ta młodsza, to znaczy ja. Przepraszam, że się tak chwalę, ale taka była rzeczywiście sytuacja. I byłam łączniczką, która czekała na kurierów do Cieplińskiego. Bo Ciepliński, kiedy zaraz po wojnie, jak wojna się zaczęła, to najpierw był tam w Poznańskim i potem walczył w Warszawie. Warszawa padła i pułkownik, pułkownik Rawicz wybierał się na Węgry i razem z tym pułkownikiem i z jego synem przedostali się przez Karpaty i to było zima i bardzo trudne było przejście. Pułkownik Heinemann Rawicz postanowił pojechać przed Węgry na zachód i walczyć tam i tam, włączyć się do działań wojennych. Z nim razem jechał jego syn, który był lotnikiem. I jak przechodzili przez góry, to upadł i złamał nogę. I musiał dosłownie skakać na jednej nodze, zanim dotarł do Budapesztu. No i z tego wyjazdu na zachód nic się nie udało, kazali z powrotem wracać do kraju. No i niestety na granicy zostali złapani. Ale z tym, że jechali do kraju z materiałami opracowanymi przez tych, którzy byli na Węgrzech i przygotowywali wszystkich innych, jak należy działać w Polsce. I okazało się, że nie udało im się przejść, zostali złapani na granicy, ale jedyny Ciepliński, który wśród nich był, udało mu się uciec tej pozycji na granicy, bo wszyscy jego to koledzy, łącznie z tym pułkownikiem i jego synem, który wybierał się na zagranicę jako lotnik, dostali się potem do obozu koncentracyjnego w Polsce. A Ciepliskiemu tylko jednemu udało się uciec, bo w tym, to się wszystko działo w Sanoku, w więzieniu. W tym więzieniu byli także różni tacy, którzy przekraczali granice, robili różne jakieś tam wypady, ale korzystali z tym, że tam... Tak, oni po prostu tam przewozili różne jakieś tam sprawy, a on postanowił sam uciec. To była zima i używali tych różnych takich, którzy przekraczali granice, żeby interesy różne robić. Ich zatrudniali przy czyszczeniu naokoło tego... Proszę? Tak, tam wokół tego budynku, gdzie byli więzieni, ci tacy, nieciekawe typy, oni ich używali do sprzątania. Zdarzyło się tak, że była wielka burza i zawierucha. Ciepliński pomyślał sobie, że musi zjać, wykorzystać to. Przebrał się, oddał swój mundur, który był ubrany tym, którzy pracowali koło więzienia, a sam ubrał się w to ich łachy więzienne i uciekł. Nie mogę to uciec. Okazało się, że był taki sprytny, że wykorzystał to, że była zima, że była zawierucha, że był byle jak ubrany, udało mu się uciec. Pieszo przyszedł do Rzeszowa, pieszo.
bardzo, a ponieważ którzy pilnowali, my byli pilnowani tak w tym więzieniu, oprócz naszych, tych oficerów naturalnie. Mówię o tych, którzy tam różne jakieś handle robili na granicy. Ponieważ udało mu się dosłownie, udając tego pracownika, takiego do sprzątania naokoło tego więzienia, udało mu się dostać do Polski, do Rzeszowa. Z tym, że przyjechał brudny, zawszony, w ogóle strasznie tak jak pracując z tymi mentami społecznymi, że tak powiem, no, udało mu się jednak dotrzeć do Rzeszowa. W Rzeszowie go doprowadzili do wyglądu odpowiedniego i pojechał do Krakowa. Dotarł do Krakowa i Kraków wtedy mianował go komendantem na placówkę, na obwód rzeszowski. I odtąd był już on Rzeszowy. A teraz do czego zmierzam? Ponieważ zostałam jego łączniczką, ponieważ jak powiedziałam, moja siostra nie odpowiadała do takiej roli, a ja byłam łączniczką między Ciepieńcem a czekałam w różnych punktach Rzeszowa na kurierów do Ciepłińskiego. To było w kościele Bernadynów, w kościele Farnym, w różnych punktach, gdzie Ciepliński na mnie czekał zawsze. I doprowadzałam go zawsze kuriera, który chciał się z nim spotkać. Tak było to. Brawa. Zapraszam tutaj do nas pana kapitana Edwarda Sarny po odebranie podziękowania. Brawa tutaj dla pana. Zapraszam pana kapitana Stefana Michalczyka. Bardzo proszę pana porucznika Władysława Koziarza. Zapraszamy do nas pana Alfreda Kłęka. Mamy podziękowanie przygotowane dla pana kapitana Władysława Kameckiego. Ja bym prosił tutaj panią Agnieszkę o odebranie tego podziękowania. Ona mi tego nie dała. Pani Agnieszka będzie miała ważną rolę do przekazania, bo będzie jeszcze jej drugie podziękowanie dla majora Aleksandra Szymańskiego, prezesa zarządu, którego serdecznie pozdrawiamy, ściskamy. Proszę to wszystko przekazać.
Państwa, czcigodny księże pułkowniku, szanowni goście, chciałam zabrać głos upoważniona przez pana prezesa majora Aleksandra Szymańskiego. Pan prezes bardzo chciał uczestniczyć w dzisiejszych uroczystościach. Jeszcze na początku tego tygodnia mówił, że z przyjemnością się wybierze, wiedząc o tym, jak pięknie było tutaj w ubiegłym roku. Ale pan prezes jest więźniem 3 niemieckich obozów koncentracyjnych. Przeżył Auschwitz, przeżył Mauthausen i przeżył obóz w Gusen. Ma 88 lat i pomimo wielkich chęci obecności, bycia tutaj z państwem, niestety nie mógł przyjechać. Mam jeszcze większy honor i wielkie wzruszenie przekazać podziękowania i te kwiatuszki, które odebrałam dzisiaj naszym żołnierzom wyklętym. To jest zaledwie garstka osób. W całym okręgu rzeszowskim jest ich nie więcej jak 10. Pan Stefan wspomniał pana majora Władysława Nycza, pana majora Mieczysława Skotnickiego, pana kapitana Stanisława Gelmudę, panią Helenę Biedkę, pana Tadeusza Mroczkę. Oni wszyscy spędzili długie i ciężkie lata w Rawiczu i we Wronkach. My mamy ten honor, że będziemy się z nimi widzieli we wtorek i w środę. I proszę być przekonanym, że zawieziemy im te wszystkie wzruszenia, te wszystkie piękne chwile, które tutaj z państwem przeżywamy. Ja pamiętam, jakiś czas temu bardzo górnolotnie i wzniośle wypowiadałam się o działalności AK. I jeden z 91-letnich panów powiedział mi tak: Pani Agnieszko, pokolenie żołnierzy Armii Krajowej to pokolenie ludzi, którzy o wielkich rzeczach mówią prostymi słowami. I ja wam dzisiaj serdecznie dziękuję za te proste i piękne słowa. Za słowa, które stały się przesłaniem i mottem życia AK-owców. Za to, że wy je przyjmujecie i mam nadzieję będziecie realizować. Chciałam na ręce pana wójta przekazać książkę Dar pana Aleksandra Szymańskiego. Książka o komendancie Inspektoratu Rzeszów AK i wielkim żołnierzu niezłomnym pułkowniku Cieplińskim. Jest to książka pod tytułem Wierny Przysiędze. Zaczęliśmy od tych pięknych słów, od przysięgi akowskiej. Ja wam zostawiam Dar żołnierzy AK, lektura Wierny Przysiędze, rzecz o pułkowniku Łukaszu Cieplińskim. A na sam koniec w jednym z naszych biuletynów opublikowaliśmy wiersz napisany przez AK-owców w roku 1942. Ja odczytam, jeśli za pozwoleniem, ostatnie wersy. Tyś, coś poległ dla idei, chwała ci, boś padł w twej nadziei, nie czekając twej kolei jasnych dni. U twych prochów, u mogiły, będą wieki szukać siły i naznaczą twoje kości wielką drogę ku przyszłości, śladem krwi. Chwała bohaterom. Obecnie nastąpi uroczysty moment wyprowadzenia sztandarów. Baczność! Poczty sztandarowe
biorące udział w uroczystych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Wieżowem wyprowadzić. Thank you.